stop the thinking, let it rest and I'll flow. Przejdziemy ziana, może zapewnić im możliwość, gdy zmacza o awans do wyższej ligi. To byłoby nie lada wydarzenie. Zobaczymy, czy zdołają wygrać. Drodzy Państwo, witamy serdecznie z G-Tech Community Stadium. Prosimy nigdzie nie odchodzić, będzie się działo. Gorąco witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Wszystko wskazuje na to, że i dzisiaj czeka nas kolejna dawka emocji. Jeśli sięgną po zwycięstwo w tym spotkaniu, zagrają w meczach o awans. Nie będzie łatwo, stawka jest w końcu ogromna, ale jeśli chcesz się wspinać po szczeblach, musisz radzić sobie w każdych warunkach. John. Akcja przyspiesza, dobry lob. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Dziś możemy być świadkami wyjątkowej chwili. Brakuje mu jednej bramki do pięknego osiągnięcia, do wyrównania rekordu bramkowego w klubie. Rekord jest już na wyciągnięcie ręki. Zobaczymy, czy uda się go wyrównać już dzisiaj. Ja zawsze z dużą ekscytacją czekam na takie przełomowe momenty. Nie inaczej jest dziś. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Bez problemu tu się urywa. I uwaga, wykłada piłkę w szesnastce. Nie ma! Blok, brawo! Daleka piłka z rogu. O, i gdyby nie ta interwencja, byłaby bramka! Diaby. Nie udało się utrzymać piłki. Krzysztof. Udało się przejąć piłkę. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Nie daje sobie odebrać piłki. Szansa, czy przełamie impas? Proszę Państwa, bramka! No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Zobaczmy powtórkę. Widać, jak ważne jest wczesne zbudowanie przewagi, tworzenie okazji i posiadanie piłki. Teraz dzięki swojej grze mają bramkę. John. Strzał z daleka, ale bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Krzysztof. Znowu mają piłkę. Pewne wejście we własnej szesnastce. Lukas. John.
Piłka wybita spod nóg rywala. Radzi sobie teraz z obroną. Okazja do strzału. Diaby. Peters. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Lukas. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Źle teraz było to rozegrane. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Ale był tu ktoś jeszcze, kto teraz przerywa skutecznie tę próbę ataku. Mało ma miejsca. Zegar tyka, przerwa się zbliża, a drużyna przyjezdna daje sobie radę. Jest spora szansa, że zejdą do szatni prowadząc w tym meczu. Tak, prowadzą 1-0, więc teoretycznie zespół może mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tyle, że taki wynik to żadna przewaga. Nawet jedna przypadkowo stracona bramka może zniweczyć cały dotychczasowy wysiłek drużyny. Muszą zachować koncentrację, a najlepiej coś jeszcze strzelić. O, to musi wpaść! Proszę Państwa, jest gol! Mamy podwyższenie prowadzenia! Dwa do zera, gramy dalej. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. I bramkarz wybił piłkę, nie ma niebezpieczeństwa. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Pierwsza połowa spotkania na GTEC Community Center. Wystartowaliśmy. United ma to, co w futbolu najważniejsze, czyli bramki dające im dużą przewagę. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny, ale zagrana niebezpieczna piłka. Lukas, ależ zagranie. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Dobra akcja, obrona może być łopała. Znowu są przy piłce.
i kolejna strata piłki. Szansa na kontakt. Dobra interwencja bramkarza. Z poświęceniem i skutecznie. Niepotrzebna strata piłki. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Decyduje się na strzał. O, teraz pokazała jakość w obronie. Piłka teraz w ich posiadaniu. Peters. Ibrahimowicz. Co za blok! Brawo! No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. Piłka znowu w ich posiadaniu. Diaby. Krzysztof. McGregor. O, świetnie górą teraz. Zespół United traci piłkę. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Traci tę piłkę bez faulu. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. O, dobrze teraz zainterweniował. A teraz znakomite dogranie. Ciekawy był to pomysł z prostopadłym podaniem, ale dobra interwencja. Krzysztof. McGregor. Przejęte podanie i koniec tej akcji, a było naprawdę niebezpiecznie. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Ibrahimowicz. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Centruje teraz w szesnastkę. No i okazja na gola. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Tak, bramkarz wychodzi. Piłka jest jego. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Krzysztof. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Krzysztof. Lukas. Minimalnie obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał. Było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Strata teraz United.
zastosowana korzyść, gra idzie dalej. Ale korzyść była na tyle iluzoryczna, że sędzia ostatecznie cofa akcję. Będzie rzut wolny. Game, set, match. Koniec spotkania. Yeah, no.